Siemano, siemano widzowie, witam wszystkich bardzo serdecznie. Na dzisiejszym filmie spędzimy 24 godziny pod łóżkiem Yetiego, ponieważ on ostatnio tutaj był u mnie na chacie i u mnie śledził i tak dalej. Ja postanowiłem wykorzystać moment, w którym on jest na serwerze, po to, żeby móc po prostu sprawdzić, co on robi, to tak jakby od zaplecza, czyli spędzić 24 godziny pod jego łóżkiem w Minecraft. No niestety nie pokażę wam, ile mamy subskrypcji na dany moment od ostatniego odcinka. Wierzę w to, że udało nam się wbić już 172 tysiące, ale nie powiem wam tego, bo nagrywam to po prostu tego samego dnia, więc to by były nieodpowiednie dane, więc po prostu, no jakby wam to powiedzieć, no nie zrobimy tego, ale oczywiście daję wam kolejne wyzwanie, zakładając, że jest 172 tysiące subskrypcji pod tym, na ten moment już na kanale, to daję wam wyzwanie na zrobienie 172 tysiące i pół. Po to, żeby było właśnie o pół tysiąca więcej. Będziemy się zwiększać o pół i zobaczymy, jak długo będzie nam się udawało wbijać 500 subskrypcji dziennie. No to jest naprawdę niesamowity przyrost i jeżeli to by się udało, no to bylibyście totalnymi kozakami. Ale umówmy się, widzowie. Nie dacie rady, nie dacie rady. No ale też łapkę w górę możecie zostawić, będzie mi bardzo miło, jak to zrobicie. No i tyle, dobra, słuchajcie, przygotowujemy się do tego spędzenia u niego czasu pod łóżkiem. Na pewno przydadzą mi się właśnie takie, właśnie jak to się nazywa, trapdory. Trapdory na pewno mi się przydadzą, na pewno mi się przyda skrzynka. Tam zrobimy sobie taką bazę pod jego łóżkiem po prostu. Weźmiemy trochę drewna w sumie. Weźmiemy sobie te półpłytki, to też nam się może przydać. Tak naprawdę wszystko, co mieliśmy też w bazie pod łóżkiem od Milki, musimy zabrać, bo to wszystko no, może nam się tam przydać, nie? Więc jakby wszystko biorę. Wezmę sobie też jedną potę na niewidzialność. Zaraz pójdziemy do laboratorium zabrać sobie co nieco. Weźmiemy sobie też dwa wiadra wody. Takie dodatkowe, po to, żeby mieć w razie czego, jakbym potrzebował... zrobić sobie nieskończone źródło wody na miejscu, abym to wiadro na przykład stracił, więc takie bezpiecznie biorę dwa. Biorę też wiadro z mlekiem, żebyśmy mogli wypić potę na niewidzialność, którą zabierzemy. Zabiorę sobie z dwa jabłka złote. Zabierzmy sobie jedną świeczkę. To jest ta jedna świeczka, którą zebrałem, resztę świeczek gdzieś włożyłem, kurczę, nawet nie wiem gdzie. Czemu mam tylko jedną, nie rozumiem, dobra, nieważne. W każdym razie, czekajcie, weźmy sobie te skrzynki też. Zabierzmy sobie, te bambusy nam niepotrzebne. No wydaje mi się, że to wszystko, co nam będzie potrzebne na dany moment. Nic więcej nie będziemy potrzebować w tamtej bazie tak naprawdę, więc musimy tam po prostu pójść. Ja po prostu pojadę sobie wagonikiem do laboratorium po to, żeby zabrać więcej tej poty na niewidzialność, więc walimy szybko podróż do laboratorium. Pota na niewidzialność, biorę ją tylko po to, żeby wypić ją w razie, gdyby mnie zauważył. Gdybym musiał uciekać, gdyby coś takich rzeczy, tak, to nie chcę używać tej poty na niewidzialność. Patrzcie, i to jest niesamowity system, że ten wagon sobie wraca z powrotem, jest super po prostu. Mega fajne są te kolejki, dobra. Lecimy w takim razie na górę. Nie biorę wiadra lawy, bo to mi się raczej nie przyda. Na ostatnim odcinku zabraliśmy jedną potę na niewidzialność, teraz bierzemy kolejną. Może dam sobie ją tak, żebym miał pod ręką, wiecie, żeby w razie co, w razie gdyby trzeba było to, żebyśmy mieli pod ręką. No i co? Jesteśmy gotowi tak naprawdę na to, żeby lecieć po prostu do tej jaskini Yetiego i zobaczymy, co on tam kmini. Jeszcze potrzebujemy tak, co potrzebujemy? A ja wiem, co potrzebujemy, wiecie co? A to jest, kurczę, akurat to jest bardzo ważne. Potrzebujemy, żebyście weszli na mój drugi kanał. Szczypson Plus. Zapraszam bardzo serdecznie, ponieważ tam filmy codziennie o godzinie 14, jeżeli ktoś chce więcej czasu ze mną spędzić, zapraszam bardzo serdecznie. Możecie tam wejść i pooglądać sobie, jak gramy sobie w Minecrafta. Tam jest na przykład seria z Dave'em jednego bloku. Jest również, nie wiem, dzisiaj wrzuciłem, znaczy nie dzisiaj, wczoraj. Wczoraj wrzuciłem odcinek z jednego bloku na przykład. Nie z jednego bloku, Boże, z Fortnite'a, co ja gadam. Wrzuciłem odcinek na Szczypson Plusa, więc jeżeli chcecie zobaczyć odcinek z Fortnite'a, zapraszam, może będzie więcej odcinków z Fortnite. Więc wiecie, jeżeli ktoś jest zainteresowany, serdecznie zapraszam, linki są oczywiście w opisie. Dobra, jesteśmy już jakby w połowie drogi do Yetiego. Ja wezmę sobie to jajko, ponieważ naszła mnie teraz myśl, że moglibyśmy tym jajkiem jakoś jakby tymi jajkami, bo już widzę, że ich mamy więcej, odciągnąć uwagę Yetiego, tak żebyśmy mogli tam wejść do tej jaskini, więc mogą te jajka mi się przydać, jak tam rzucimy w Yetiego czy coś. Musimy przede wszystkim ogarnąć, gdzie on jest, bo on gdzieś tam może być, tylko jeszcze nie wiem gdzie. Więc sobie, że tak powiem, skoczmy tutaj na dół. Tu, okej. Jesteśmy na... no jeszcze nie jesteśmy na dole. Ale chciałbym ogarnąć, gdzie on jest, bo nie widzę go w ogóle. Nie wiem, gdzie on jest. Czekajcie, ja muszę to wiedzieć. Zanim... o dobra, widzę jego nick. Okej, czekajcie. Stańmy tutaj. Zobaczmy, co on tam robi, bo on jest w tej jaskini teraz. On musi tak naprawdę z niej wyjść. Jeżeli on z tej jaskini nie wyjdzie, to ja nie mam szans w ogóle, wiecie, wejść do środka, więc czekajcie, zejdę sobie tutaj, okej, rozlaliśmy tu wodę. I teraz tak, trzeba odciągnąć jego uwagę, więc ja może gdzieś tymi jajami rzucę. Wiecie co, robię tak, uwaga, patrzcie, robię tak, rzucam jajo i zobaczymy, czy on się nim zainteresuje. Najlepiej jakbym w niego rzucił. O, czekajcie, on tam jest. Robimy tak, on będzie wychodzić? Może się obejdzie bez jaj.
Dobra, on tam coś kombinuje, czekaj, rzucam w niego jajkiem. O nie, trafiłem w ten słup, straciłem jedno jajko, mam jeszcze jedno. Dobra, dostał jajkiem. Dostał jajkiem, będzie pewnie teraz szukał, kto to mu zrobił. Uwaga. Robimy to, dobra, on wychodzi, tak? Wychodzi, dobra. I teraz tak, rzucamy tam jajko, żeby on się skusił tam i poszedł tam do tego jajka. O! Czy widział to jajko? Chyba widział. Dobra, szybko robimy zejście na dół. Dobra, o nie, troszkę mu zaleje to. Zaleje mu to wszystko, ale dobra. Dobra, nie ma wielkich szkód. Dobra, uwaga, szybko schodzimy na dół, póki go tutaj nie ma. Musimy zajść do jego łóżka i spędzić tam czas, więc... O nie, ja mam największy problem z zejściem tutaj. Okej, udało mi się to. Dobra, mega fajnie, jesteśmy na dole. Mamy trochę czasu, mam nadzieję, że jak najwięcej na zrobienie tutaj bazy pod łóżkiem. On tutaj ma coś takiego, wiecie co? To mega dobrze się składa. To się bardzo dobrze składa, tylko pytanie, żeby on... Okej, on tam jest chyba... Słyszałem zabijanego szkieleta, dobra, mamy niewiele czasu. Okej, robimy tak, patrzcie, mam plan. Robimy tu, zabieramy to wszystko, całą tą wełnę musimy zebrać w tym miejscu. Okej, tu jest jeszcze jakiś... Dobra, będziemy mieli większą bazę, ale kozak, dobra. Baza będzie na jedną kratkę tylko. Musimy rozwalić całe to łóżko tutaj i je przygotować lepiej. Musimy, patrzcie, tutaj mam nadzieję, że on tu nie zejdzie zaraz, bo jesteśmy w lesie totalnym zrobieniem tego. I po prostu nie fajnie by było, gdyby on nas tutaj nakrył na czymś, na takim spiskowaniu. I teraz tak, bierzemy sobie to, nie to, to, uwaga, i stawiamy tak. Stawiamy tu, tak, okej, tak, jeszcze jedno, uwaga, tak, okej, mamy to. I teraz na to normalnie stawiamy to. I uwaga! Wygląda tak, jak wyglądało. No genialne po prostu. I patrzcie, i w ten sposób mamy bardzo szybką bazę. Tylko czekajcie, zanim jeszcze, czy tu chcę podmieniać pod tym śniegiem? Może pod tym śniegiem już nie. Zostawmy to tak, jak jest. Okej. Teraz tak, muszę się upewnić, czy tutaj, w tym miejscu... Kurczę, nie sprawdzę tego, muszę wyjść jeszcze, dobra. Póki go tutaj nie ma, póki on tu jeszcze nie schodzi. Okej, raz, tego nie możemy rozwalić, a resztę możemy. Okej. Musiałem sprawdzić jedną rzecz, co oznacza, że tego nie... jakby... Tu możemy... Oj! Dobra, mam plan. Bierzemy to, stawiamy to... O nie, czekajcie, tu? Dobra, mam nadzieję, że on się nie zorientuje, że to jest coś takiego dziwnego. Dobra, chyba nie powinno go to zdziwić. Dobra, rozwalmy tutaj jeszcze tego trochę. Czekajcie, to było to? To był ten blok? Tak, to był ten blok. Dobra, wiecie co? Stawiam to tu. Niech on jest, żeby to nie wyglądało podejrzanie. I teraz musimy tutaj powiększyć tą bazę jeszcze leciutko, więc sobie ją powiększymy w tym momencie. I tutaj musimy zrobić ten sam system, który zrobiłem w bazie u Milki, ponieważ zaraz wam pokażę, o co mi dokładnie chodzi. Jeszcze on tam gdzieś siedzi, jeszcze jest tam na górze? Tam on jeszcze na górze chodzi, mamy czas. O nie, schodzi na dół. Zszedł na dół, dobra. Musimy zrobić tutaj ten system, czekajcie, jak go się robiło. To było tak, to było tu, coś takiego. Okej, udało się. Okej, jesteśmy tutaj. Jesteśmy pod jego wyrem w tym momencie, więc on nie spodziewa się chyba totalnie tego, że my tutaj jesteśmy. I teraz tak, czy on się patrzy w tą stronę? Raczej... O dobra, teraz może się patrzeć. To jest najgorsze, że... Dobra, ryzykuję. Okej. Rozwalił te tabliczki od Milki. Okej. Nie wiem o co mu chodziło z tymi... Znaczy, nie wiem o co chodziło z tymi tabliczkami, ale rozwalił je. Wiem, że były od Milki, bo tam było podpisane, że to Milki zrobiła. Gdzie on jest? Uuu, ja tak ryzykuję? Dlaczego ja nie widzę jego niku? O co chodzi? A nie, dobra, widzę. Dobra, bo to jest bardzo ważne, żebym ja widział, gdzie on jest. Kurczę, jak go nie widzę, to jest lipa. Dobra, prawie się złapałem, teraz dałem złapać. Dobra, on coś tam kombinuje. Wiecie co, ja się zajmę teraz tą bazą jeszcze na szybko, żeby ją tutaj powiększyć odpowiednio. Żeby tutaj, wiecie, wszystko było to, co potrzebujemy do tej bazy, żeby było. No wydaje mi się, że ta baza będzie fajną bazą, bo ona będzie dosyć spora. Tylko jedyne, co chcę tutaj zmienić, co jest bardzo ważne, to musimy zrobić, uwaga, już wam mówię. Musimy postawić wszędzie w tym miejscu takie bloki. Z tego powodu, jedynie co, to tutaj nie możemy tego postawić, ale dlatego, żebym nie musiał trzymać shifta. Widzicie to? W tym momencie nie muszę trzymać shifta, a zawsze jestem na kucaku. I to jest genialne, bo tu teraz sobie podejdziemy tak. Tu też możemy to mieć, czekajcie, czy nie? No, tu nie możemy właśnie, tu nie możemy mieć po to, żeby mógł tutaj wejść. Okej, i to jest właśnie to jedyne, co potrzebujemy. Robimy tak, przechodzimy, jesteśmy tu. No genialna baza. Jeszcze tutaj jedyne, on tam się kręci ciągle. Ale ta baza jest kozak, mamy już tutaj trochę czasu spędzone. Możemy zrobić tak, możemy zrobić tutaj skrzyneczki, więc robimy tu skrzynki. Postawmy sobie tutaj
Nie, to postawmy tutaj. Postawmy tutaj. Albo wiecie co, postawmy tu. Rozwalmy to. I w tym miejscu postawmy sobie crafting. O, taki inny design. Mega fajny. Mi się podoba. Dobra, czy schody do czegoś potrzebujemy? Chyba schodów nie potrzebujemy do niczego. Aczkolwiek zastanawiam się, jakby tutaj zamiast tej półpytki sprawdziły się schody. Czekajcie, czy to też ma prawo bytu? No tak, w sumie to działa identycznie. W sumie. O kurde, on otwiera tam te klapy jakieś. O kurcze. Dobra, dobrze, że nie otworzył tej klapy, żeby tutaj nie zauważył tego. Okej, dobra, najważniejsze, żeby nie otworzył tych klap przy tym niebieskim, bo te białe są jakby nieużytkowe tutaj jakby, ale tamte są niebezpieczne. Dobra, wiecie co, nie, jednak dam tutaj półpłytkę z tego powodu, że jakoś bardziej do mnie to przemawia. Okej, zróbmy tak, co my tu potrzebujemy jeszcze? Potrzebowalibyśmy łóżko, ale nie mam z czego, znaczy mam z czego zrobić łóżko, mam tą wełnę, tą niebieską jego, ale ja nie chcę niebieskiego łóżka. Ja zrobię sobie swoje pomarańczowe tradycyjnie, tak jak ma być i sobie tutaj ogarnę. Drzwi, musimy ogarnąć drzwi, patrzcie, robimy w tym miejscu drzwi. Uwaga, tak. Musimy ogarnąć więcej tutaj przejścia dalej. Okej, coś takiego. Ajajaj, nie, jednak błąd. Tak, okej, w tym miejscu. Oj tak, dobrze, to będzie tak dobrze wyglądało. Dobra, mam pomysł na tą bazę. Podmienimy jeszcze tutaj to, żeby tutaj to lepiej wyglądało. Jakby moglibyśmy to zrobić z lodu, ale mam nadzieję, że on tego nie słyszy. A jak już, to może się może pomyśleć, że to coś na zewnątrz. Tak by też było wygodnie dla nas. O, krąży, tak jakby usłyszał. Tak jakby to usłyszał w sumie. Dobra, czekajcie, na spokojnie, bo ja tutaj potrzebuję zrobić... to drewno potrzebujemy, okej. I teraz potrzebujemy zrobić tak. Tu, okej. Robimy tum, okej. Mega fajnie, tutaj zrobimy tak, tutaj już niech jest lód. Super fajnie, tutaj robimy całą ścianę z tego drewna. Bardzo fajny pokój, ej, naprawdę mi się mega podoba ta baza. Mega mi się podoba ta baza, jest taka zupełnie inna od tej, którą zrobiliśmy u Milki. Jest też fajna, ale zupełnie inna, no po prostu. Ale mamy... Jaki fart! Mamy jakąś jaskinię jeszcze pod tym. Co jest grane? Ale kozak. Dobra, robimy tak, patrzcie, robimy tutaj, rozwalam to wszystko po to, żeby tutaj móc zrobić jakiś design inny i po prostu mam zamiar tu zrobić cobblestone'a, żeby to jakoś tak wyglądało, no nie będzie to wyglądało jakoś wybitnie, bo cobblestone jednak nie jest chyba wybitnym blokiem, ale będzie to takie, wiecie, żeby się odróżniało od ścian i tak dalej, no wydaje mi się, że spoko to wygląda. Odłóżmy to wszystko do tej skrzynki, bo jednak, kurczę, przyjdziemy tutaj siedzieć pod jego łóżkiem, nie po to, żeby teraz jakby, wiecie, żeby nic tutaj nie zrobić, więc rozwalmy to, jeszcze tylko sobie przygotuję, zróbmy tak, postawmy świeczkę, mega fajnie, nie mam czym jej zapalić, więc fajnie, że zabrałem sobie zapalniczkę. Dobra, no jest git teraz, dobra, mamy tą bazę zrobioną, że tak to ujmę, dobra, robimy tak, przejdźmy tu i zobaczmy, co on tu kombinuje, ciągle chodzi tutaj po tym, ale on jakby nic tutaj chyba nie zrobił takiego ciekawego, czekajcie, musimy zobaczyć, ja nie mam w ogóle, najgorsze w tej bazie jest to, że ja muszę bardzo jakby się odsłonić, żeby zobaczyć cokolwiek tak naprawdę, nie, ale dobra, on coś tu, czy tu się coś pozmieniało, nic się nie pozmieniało, ej, on wychodzi, no i dobrze, i se wyłaź. No i gitara, dobra, teraz musimy sprawdzić, czy coś się tu pozmieniało. On tu po prostu połaził, ma śnieg, ma... Nie wiem, on totalnie dziwne rzeczy robi tutaj, jakby w ogóle, on jakby... Nie wiem, no mamy super bazę, jakby nie było, nie? On tutaj to otwierał, ale nie rozumiem, dlaczego on to otwierał, dobra, nieważne, w każdym razie... baza moim zdaniem wybitna. Szczerze, jedna z lepszych, jaką zrobiłem w tym momencie. I tu musimy zrobić sobie jeszcze tak, że... czekajcie, czy ja mam te półpłytki jeszcze? A, odłożyłem je. Oczywiście, dobra, tak. I tam musimy postawić. I w ten sposób tu na shiftie przechodzimy i idziemy dalej. Dobra. No i tu musimy zrobić jakieś wyjście awaryjne w tym momencie, nie? Takie, które nam jakby... Znaczy już nie, jakby nie teraz będziemy to robić, ale ogólnie będę musiał tutaj zrobić jakieś wyjście awaryjne, tak żeby właśnie nikt się nie zorientował, że tutaj coś, że tak powiem, się kryje. Tu zrobię jeszcze jedno dalej, coś takiego. Podmienię tak, tylko ten tunel tu podmienię i tu zrobimy też inny design już, ponieważ jakby zostawię podłogę jako stone'a, a tu zrobię cobblestone'a. O, super, fajnie. No i w ten sposób mamy...
najlepsza baza pod łóżkiem od Yetiego, ale on tutaj totalnie, wiecie, jestem zawiedziony pod tym względem, że on nic nie robi, nie? I jakby jak, jest tu mega nudno, więc ja chyba po prostu się stąd wynoszę. On jest tam na górze, najlepiej byłoby go podejrzeć jakoś, więc ja może wypiję tą potę na niewidzialność, tak żeby po prostu cokolwiek móc tutaj zobaczyć. Baza pod łóżkiem jest moim zdaniem wybitna, on tutaj jest znowu, zszedł na dół, więc ja w tym momencie robię szybki... Dobra, jesteśmy, wyszliśmy, on nie zauważył, możemy być spokojni, mamy potę na niewidzialność w tym momencie. No bazy w ogóle nie widać, wiecie, jest tak ukryta, tak wybitnie jest ukryta, że to jest po prostu niesamowite. A ja w tym momencie wychodzę sobie na górę, korzystam z tego, że on tutaj sobie coś kombinuje. Ja szybko tutaj klikam, pum, przycisk, wyłazimy stąd, nie obchodzi nas to. Szybko uciekamy, bo on usłyszał na pewno te tłoki otwierające się, więc będzie na pewno nas szukać i będzie za nami biec. Więc my musimy po prostu szybko w tym momencie zwiać i wracamy do siebie. No jakby spędziliśmy tam dosyć długo, wydaje mi się, że spędziliśmy tam cały dzień tak naprawdę. No i teraz prawie całą noc i ten księżyc, a dopiero wschodzi. Ale ja chyba w ogóle, ja też przychodziłem jak było tak chyba... Jak był dzień chyba przychodziłem, no to spędziłem cały dzień. No to nie 24 godziny, ale spędziliśmy dosyć długo. No po prostu tam nic nie ma. O kurczę, goni. Biegnie za mną, biegnie, bo ewidentnie wie, że ktoś tam był. I on teraz próbuje pewnie zlokalizować kto. Dobra, uciekamy stąd w takim razie. On mnie nie dogoni, ja pobiegnę sobie naokoło, tak że mnie nie, wiecie, żeby nie wiedział, którędy pobiegłem. O, widzicie, on już zboczył z trasy. Dobra, gitara. Dobra, jesteśmy bezpieczni moim zdaniem. Dobra, słuchajcie, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego filmu. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę. Widzimy się na kolejnym filmie już jutro o godzinie 19:19 i o godzinie 14:14 codziennie filmy na Szczypcom Plusie. Ja oczywiście przypominam wam o tym, że nie dacie rady wbić tutaj 142 tysięcy, czy tam 142 tysięcy i pół subskrypcji, no ale możecie mnie pozytywnie zaskoczyć, wtedy będę wam dozgodnie wdzięczny. No i tyle, dzięki wam za oglądanie, do jutra, pozdro, pa pa.